Sylwuja, ja cię mogę zapytać? Tak. Jesteś z Wyrolem? Słucham? Jesteś z Wyrolem? Ja pierdolę, ty człowieku masz coś odklejony. Możesz... Weź ty kurwa i cię przejdź, chopie, przewietrz się kurwa. A możesz rozwinąć, co to dokładnie w twoich ustach znaczy? No, to co... Tak, tak jak myślisz. Ja pierdolę, no, ja do końca nie wiem, nie, co to słowo znaczy. Znaczy nie, chciałbym, żebyś wyjaśnił, no bo to jest, wiesz, jakiś mocny tekst rzuciłeś. Co dokładnie masz na myśli, pytając mnie, czy jestem z Wyrolem? No, czy jesteś z Wyrolem? Co to znaczy z Wyrolem? A ty, no, Gabryś, jesteś? Że nie, zboczeniec? Zboczeniec. A ty, Gabryś, jesteś w sensie, z Wyrolem? Czy kogoś skrzywdziłem? Nie. Bo wiesz, filmy dla dorosłych ja oglądam przeróżne, ale z Wyrolem nie jestem. Kurwa. O, czy oglądasz filmy dla dorosłych? Tak. Dobra. Z Wyrol inaczej zwyrodniale, ktoś zdegenerowany, zdolny do potwornych, okrutnych zachowań. Nie, nie, to ja nie. To kurwa, najpierw przeczytaj sobie. Nie jest. No. Dobra. Chyba, że... Ale też nie rozumiem, masz kurwa... jakieś informacje o mnie, że zadałeś takie pytanie? Czy... Ja pierdolę. To tak jak podkręcasz, to wiesz, żeby się dziewczyny biły i to tak dla żartów zapytałem, wiesz. Okay. Sylwester Wardęga. Okay. Według Sylwestra, to możecie zacząć się śmiać teraz. Brał udział w nieciekawej aferze. Sylwester Wardęga. I są na to papiery. Jest stypiarzem. To pokaż te papiery. Mam na to dowody. Nie, ale uważam, Gabriel, że to było bardzo dziwny ruch z twojej strony. Ja pierdolę. Bo wiesz, no ja rozumiem, się. Że... Bo rozumiem, że ty pijesz do tego, że czasem my zadajemy pytania... Ale to nie są pytania tak jak twoje, totalnie bezpodstawne. Tutaj Szeliga rzucił jakieś oskarżenia, więc go... To był żart przecież, pół żartem, pół serio zapytałem. No tak, ale to wiesz, powiem ci, że ludzie w internecie różnie mogą odbierać. Jeżeli na przykład ja bym zadał tobie pytanie, czy jesteś gwałcicielem, czy kiedyś zgwałciłeś dziewczynę w Rzeszowie, to już ludzie sobie... To od razu mówię nie, no bo... Nie, no tak, ale ludzie mogą powiedzieć, kurczę, może ten Wardęga coś wie, a może jednak nie chce powiedzieć. I teraz tak mogą odebrać twoje słowa. Że może ty masz jakieś informacje, że jakimś z Wyrolem inaczej, jest. Dobra, ze słowo. Czy jesteś ale z Wardęgą nie wygrasz, chłopie. To nie ten, kurwa, program. To nie, to... Czy jak się nazywa ten program, co ty występowałeś tam? Taki, to tam, hip-hopowy. Jak on się nazywał? Żywy rap. Żywy rap, o. To nie żywy rap, mordo. Tu nie wygrasz. Nie ma takiej opcji. A ja w żywym rapie nie wygrałem. No kurwa, wygrałeś. Wygrałeś, jak Polak. Okej. Okay. Mamy tutaj, Gabryś, przeproś mnie. Mamy kolegę w bluzie błękitnej. Ciebie mam przeprosić? Tak. Przepraszam. Chwila. Jest luz. Mamy